Kuba, reprezentuję Samorząd Studentów. Łukasz Czech, reprezentuję Koło Naukowe Rolników SGGW. Przepraszamy na początek za ten mały problem, który możecie zobaczyć tutaj na prezentacji. Mam nadzieję, że zostanie zaraz rozwiązany. Jednocześnie bardzo chcielibyśmy podziękować przedmówcom, w szczególności za ostatni wykład bądź prelekcję. Mogliśmy zobaczyć, że w czasach przed internetem studenci również się nie nudzili, a wiele tradycji jest również kontynuowanych. Tak jak na przykład lokalne produkty na akademikach, czy wspólne imprezy w hybrydach. Chcielibyśmy też nawiązać do bardzo celnego wykładu pana prezesa firmy Horst, który stwierdził, że przyszłość rolnictwa to big data. My z tym się bardzo zgadzamy, ale jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że przyszłością rolnictwa również jesteśmy my. Młodzi absolwenci rolnictwa, bądź jeszcze studenci. Prezentacja nasza jest mobilna i jest właśnie w tej chmurze, o której mówił pan prezes. Jak widać, technologia troszeczkę zawodzi, także my prosimy o chwilę cierpliwości. No. Na próbie sprzętu przed rozpoczęciem wydarzenia działało nam wszystko, także... Jak widać, życie studenckie dzisiaj jest bardzo uzależnione od internetu. Za chwilę postaramy się stworzyć nowy hotspot z telefonu komórkowego, także... Miejmy nadzieję, że po studencku sobie zaraz poradzimy.